Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Piłkarze Miedzi Legnica zremisowali w Chojnicach z miejscową Chojniczanką 0-0 w meczu na szczycie NAIS pierwszej ligi. Podopieczni trenera Dominika Nowaka zachowali pozycję lidera tabeli, a w następnym spotkaniu zmierzą się w Legnicy z Puszczą Niepołomice. Piłkarki ręczne KPR gminy Kobierzyce przegrały z drużyną Kram Start Elbląg 19-22 w meczu 9. kolejki PGNiG Superligi Kobiet. Mimo porażki podopieczne trener Edyty Majdzińskiej pozostawiły po sobie dobre wrażenie i jak równy z równym walczyły z brązowymi medalistkami ubiegłorocznych rozgrywek. Początek meczu to zdecydowana przewaga Kobierzyczanek, które prowadziły już 5-0. Doświadczone rywalki w miarę upływu czasu jeszcze w pierwszej połowie doprowadziły do remisu, by po rozważnej grze w drugiej części uzyskać nieznaczną przewagę, którą utrzymały do końca spotkania, zwyciężając ostatecznie 22-19. Gdyby mecz zakończył się po 10 minutach, wygrałybyście 5-0. No, rewelacyjny początek. Czego później zabrakło? Szczególnie mam na myśli drugą połowę. Przede wszystkim kondycji, zdrowia i skuteczności. Rzucałyśmy z nieprzygotowanych sytuacji, więc nie zamieniałyśmy tego na bramki, dlatego jest taki wynik, jaki jest. Później niestety przestój, który nas kosztował utratę punktów po raz kolejny, tak jak w meczu z Lubinem. Także niestety nie udało się, mimo tej walki, która była na boisku, no niestety przegrywamy drugi taki mecz z kolei. Najbliższe dwa spotkania KPR gminy Kobierzyce rozegra u siebie. Kolejno z Piotrkowią i Wistalem Gdynia. Teraz przed nami bardzo ważny mecz z Piotrkowem. Ja mam nadzieję, że ten mecz w końcu nam się uda wygrać. W zeszłym sezonie nie udało nam się z Piotrkowem wygrać ani razu, także mam nadzieję, że się w końcu zrewanżujemy w tej kolejce, która będzie. No, jeżeli będziemy rozpatrywać kolejne spotkanie zaległe z Wistalem Gdynia, Wistal ostatnio niekoniecznie imponuje formą. Może tu poszukać tych straconych w poprzednich meczach punktów. Znaczy ja myślę, że w każdej kolejce z tych trzech, które nam zostały tutaj do rozegrania u siebie w domu, będziemy szukać punktów, ponieważ tak jak pan mówi, Wistal ma troszeczkę słabszą formę teraz. Ja myślę, że możemy tak samo równie ukraść im punkty jak Piotrkowi czy Ruchowi. Myślę, że z każdym możemy powalczyć, tylko mówię, brak nam zdrowia i kondycji tak do końca. No nie da się tak naprawdę jedną siódemką ciągnąć całego meczu. Mecz z Piotrkowią rozegrany zostanie w niedzielę 12 listopada. Początek godzina 16. W tym programie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Sport Echo 24.